Cześć wszystkim, z tej strony SKTM Gaming, a to jest kolejny odcinek z Fortnite na naszym kanale. Dziś polecimy sobie z wyzwaniem o skina Neymara. Tak, dobrze słyszeliście, niedawno wyszedł update, w którym został dodany skin Neymara. To już wam już pokazuję to zadanie. Jest to ukończ zadania od postaci piłkarskich, właśnie o naszego skina tutaj Neymara. Mamy trzy lokacje, na których znajdują się ci piłkarze. Może pokażę tutaj na minimapie. Tutaj mamy na zielonych żywopłotach, mamy takie, są tu takie mini boiska i właśnie na tych mini boiskach znajdują się piłkarze. Jeden na zielonych żywopłotach, drugi tutaj na paskudnej przystani, a trzeci tutaj na dużym boisku w przyjemnym parku. Więc u nas, my sobie tutaj pójdziemy na zielone żywopłoty. Od razu też tłumaczę, nad czym polega to wyzwanie. Polega właśnie na... może to dziwnie brzmi, ale polega na wykonaniu wyzwania od tego agenta piłkarskiego, więc na przykład może jakieś kopnięcie piłki do bramki, czy trafianie w cele jakieś właśnie, bo na tych mini boiskach teraz w bramkach zostały dodane takie punkty, w które trzeba trafiać, czy też słyszałem, że są nawet takie, że trzeba, nie wiem, przebiec jakieś tam metry, powiedzmy tam trzeba przebiec ze 100 metrów. Więc takie proste wyzwania, które może każdy wykonać, właśnie trzeba wykonać ich 5. Ja dziś wam pokażę tylko jedno tutaj na tej lokacji. Gramy sobie na naparzance, ale wy możecie zrobić to też w zwykłym solo. Gdyby ktoś pytał, czemu lecimy na parzankę, po prostu tutaj na naparzance po prostu chcą zrobić wyzwania ludzie, a nie od razu jakby cię zabijają, bo kiedy lecisz na przykład, powiedzmy, takim zwykłym solo, no to ciągle na przykład grasz, robisz to wyzwanie i od razu cię zabijają, więc polecimy sobie na naparzankę, żeby było bardziej spokojnie. Jak mogliście też zauważyć, gramy sobie nowym stylem do maniaczki, który właśnie wyszedł wraz z tą aktualizacją. To jest właśnie, jak już mówiłem, są takie właśnie mini boiska. Tutaj mamy naszą tutaj piłkarę. Robimy sobie wyzwanie traf cele piłką do nogi. I jeżeli na przykład pierwszy raz robicie to wyzwanie, to dostajecie właśnie toja czy piłkę. Po prostu klikacie sobie na nią i musicie przycelować, żeby trafić w to kółko. Więc ja właśnie trafiłem. Tutaj jest 1 na 3. Dobra, tak myślę, że sobie przycelujemy. Trochę wyżej. O, nawet udało mi się podbić, bo jakby są dwa rodzaje, możesz i jakby strzelić po ziemi i tą piłkę podbić, jak trochę masz wyżej celownik. Kurde, mnie tutaj zasłaniają. Przejdę sobie tutaj. I tak sobie trafiamy, jakby nie jest to jakiś wielki problem trafić. Właśnie tutaj trafiłem, zrobiliśmy to wyzwanie. Myślę, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.